Szanowni, nazywam się Jerzy Kruk, a wy oglądacie Four Senses TV. To jest kanał, w którym degustujemy. Wielokrotnie dostaję pytanie, jak zostać sommelierem? I w tym odcinku na to pytanie odpowiem. Żeby zostać sommelierem, to po pierwsze musicie poczytać. Zacznijcie od lektur, zacznijcie od czytania książek. W jednym z odcinków akurat rekomenduję parę książek, od których naprawdę zręcznie jest zacząć. Jedna jest ogólną wiedzą, druga jest na temat łączenia wina z potrawami. Zacznijmy od lektur. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, równocześnie chodźcie na degustacje. Naprawdę jest mnóstwo degustacji organizowanych przez różnych importerów, więc wystarczy się wpisać na newslettery tych importerów i dostajecie wiedzę na temat odbywających się degustacji. Trzeba czytać lektury, te drukowane, trzeba czytać lektury, te płynne, więc to jest początek. Pierwsza rzecz, czytanie plus degustacje. Druga, kolejna rzecz to zatrudnijcie się w miejscu, gdzie jest dobra karta win. Gdzie jest sommelier, od którego będziecie mogli czerpać i ciągnąć go za rękaw, jeśli chodzi o wiedzę winiarską. Więc tak powinniście zrobić. To jest druga zasada. Znaleźć miejsce, gdzie jest dobry sommelier, najlepiej utytułowany. Łatwo jest znaleźć takie miejsca. Jest lista sommelierów, sprawdźcie ich osiągnięcia, sprawdźcie, gdzie pracują. Zatrudnijcie się tam jako kelnerze, kiedy w środku tłumu. Wspomnieć, że co do miejsc, w których można czerpać, się zatrudniać i gdzie są sommelierzy, no to ja pracuję w Atelier Ramar. Kolejna rzecz, trzecia rzecz, gdzie zdobywać wiedzę winiarską? To są kursy. Kursy oczywiście to jest rzecz płatna i ona trochę kosztuje, czyli około 1500 zł za kurs Stowarzyszenia Sommelierów Polskich. Bardzo polecam, no, nie ma lepszego przygotowania, a jeżeli kurs stowarzyszenia do egzaminu, jeśli chodzi o Stowarzyszenie Sommelierów Polskich, przynależność jak członkową do tego stowarzyszenia. Kolejna rzecz to kursy wsetowskie, czyli Wine and Spirit Education Trust. Jest parę osób, które tego rodzaju kursy w Polsce prowadzi. Ja rekomenduję bardzo mocno Andrzeja Strzelczyka, jest jednym z najlepszych polskich sommelierów, parokrotnie był mistrzem Polski do tego, więc absolutnie możecie uderzać do niego. Świeża wkażaneczki pańską, skuteczka wkażaneczki. Po złotówkę, słody prawda. No to robione jest. Jest jeszcze parę innych opcji. Jeżeli nie miałbym kasy na te kursy za 1500 czy 2500 zł, no to można wymyślić jeszcze inne możliwości. Jeżeli miał jeszcze dodatkowo czas, to odezwałbym się do Winicjatywy, portalu, gdzie jak wiecie pracują jedni z najlepszych redaktorów w dziedzinie wina. Jest Wojtek Bońkowski, jest Maciej Nowicki, więc naprawdę fantastyczne osoby. Jest też drugie miejsce, czyli magazyn Wino. No i odezwałbym się do nich na przykład w dziedzinie wolontariatu, na przykład bym spróbował, że mogę dla nich jakąś robotę wykonać, a chciałbym uczestniczyć w panelach degustacyjnych i trochę ich szarpać za rękaw, więc gdybym ja zaczynał swoją edukację w dziedzinie wina na nowo, to właśnie tak bym postąpił.
Przynajmniej tak bym spróbował postąpić. Próbujcie swoich szans i życzę wam wszystkim, żebyście stali się sommelierami, żebyście pracowali w najfantastyczniejszych, najpiękniejszych miejscach restauracyjnych z najlepszymi szefami kuchni. Zostańcie sommelierami.